Gość Radia Lublin. Kwadrans po 8. Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry, a moim gościem jest dziś doktor habilitowany Tomasz Stępniewski, politolog z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich i Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, sytuacja na Białorusi nie ulega zmianie. Protesty nie milkną. W środę, wczoraj, z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego odbył się szczyt, nadzwyczajny szczyt, co prawda zdalny, przywódców Unii Europejskiej. I. Relacja z tego szczytu jest taka i konsekwencja z niej, z niego wypływająca jest taka, że przywódcy państw Unii Europejskiej nie uznają wyborów na Białorusi, a może inaczej mówią, że te wybory powinny być powtórzone. Pewnie niejeden spodziewał się zdecydowanie bardziej stanowczego, stanowczej deklaracji. Zdecydowanie można powiedzieć, że Unia Europejska zajęła stanowisko, więc to już jest i tak plus, ponieważ mamy okres wakacyjny, jeśli chodzi o Unię Europejską, więc ten szczyt początkowo zapowiadany był na wrzesień, nie udało się w formie wideokonferencji zorganizować go w sierpniu. I można by było oczekiwać, że Unia Europejska zacznie wzywać Łukaszenkę do ustąpienia, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że ta, ta deklaracja jest swego rodzaju deklaracją. Polityczną, więc tutaj nie możemy oczekiwać, że będziemy mieli e, e, do czynienia z, z zaangażowaniem się e, Białorusi w sposób e, na Białorusi przez Unię Europejską w sposób bezpośredni. Dlatego też e, myślę, że ta, ta, zajęcie stanowiska jest już swego rodzaju hmm, sygnałem świadczącym o tym, że udało się na forum Unii Europejskiej zainteresować tą sytuacją hmm, na Białorusi, ponieważ początkowo, hmm, jak, jak rozpoczęły się te protesty na Białorusi, no to większość państw Unii Europejskiej bardzo sceptycznie hmm, do tego podchodziła, ponieważ hmm, za, zakładano, że będzie to powtórzenie z powtórki, czyli tak jak to miało miejsce w 2010 roku, czyli były hmm, sfałszowane wybory hmm, Następnie protesty, stłumione dosyć brutalnie przez reżim Łukaszenki, i następnie powrót do, do rzeczywistości, czyli business as usual. Natomiast w tym momencie sytuacja jest całkowicie inna, niż miało to miejsce kilka, kilka lat temu. Więc to z pewnością też przyczyniło się do tego, że udało się zorganizować ten szczyt. Pozwoli pan profesorze na drobną polemikę. Być może sytuacja jest inna, ale Aleksander Łukaszenka specjalnie się nie zmienił. I pamięta pan dobrze, że takie groźby jakiejkolwiek ze stron Europy nie robiły na nim żadnego wrażenia. Tak. I tutaj właśnie problem polega na tym, że im bardziej Unia Europejska będzie dystansowała się od Białorusi, tym będzie to gorzej dla społeczeństwa białoruskiego. A należy pamiętać o tym, że to społeczeństwo białoruskie przebudziło się, więc te też. Należy, I tak jak zresztą podczas tego szytu była mowa, należy pamiętać o tym, że te sankcje ewentualnie będą personalne, nie sankcje nałożone na całe państwo, lecz na poszczególne elementy tegoż reżimu. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że ten system jest nawet bardziej, bardziej spójny, czy też jeszcze bardziej kontrolowany przez Łukaszenkę, niż miało to miejsce wcześniej, ponieważ no, wyciągnięto pewnego rodzaju lekcje z wcześniejszych protestów. Natomiast Biorąc pod uwagę te obecnie trwające protesty, nie doceniono oblicza kobiet czy też roli kobiet w polityce, ponieważ Łukaszenka, pozwalając na start Ćhanałskiej, w pewien sposób zlekceważył możliwość poparcia tejże kandydatki przez społeczeństwo białoruskie. Więc tutaj jak gdyby instynkt zachowawczy niezbyt dobrze podpowiadał Łukaszence, w jakiego rodzaju. I ostatecznie należy przyjąć w czasie tych wyborów. Aleksander Łukaszanka jest doświadczonym graczem na scenie politycznej. Co by nie mówić, nie musimy go popierać, ale Oceniamy jego realne nastawienie i on bardzo sprytnie znowu rozgrywa z społeczeństwem białoruskim. Z jednej strony zdecydowanie wypowiada się przeciwko, przeciwko wszelkim protestom, mówi o, o flagach polskich, które już mają wisieć w grodnie, mówi o tej roli Polski, Polaków i całego świata zachodniego, jednocześnie finansowo motywując resorty siłowe. Tak, no tutaj mamy do czynienia. Z reżimem, dlatego też społeczeństwo białoruskie ma w pewien sposób dość tego zastraszania i takiego zamordyzmu, które jest uprawiane na Białorusi od 26 lat. Natomiast z drugiej strony, bardzo często wielu komentatorów nie docenia systemu, jaki został stworzony przez Aleksandra Łukaszenkę, czyli jest to system opierający się na służbach specjalnych, które są bardzo dobrze Opłacane. Przez 26 lat zostały wyselekcjonowane osoby, które w pewien sposób są elementem tego systemu, i tutaj chodzi w tym momencie o to, że nawet jeżeli uda się wyeliminować Łukaszenkę, to system nadal będzie funkcjonował. Więc analizując tę sytuację i szukając podobieństwa do chociażby Armenii, no to w Armenii udało się przeprowadzić rewolucję, no i po pół roku. Ci rewolucjoniści zostali znowu odsunięci od władzy, ponieważ okazuje się, że, że nie da się zmienić tej natury systemu bardzo szybko. I to jest też w pewien sposób takie ostrzeżenie, że no można oczekiwać, że będzie diametralna zmiana sytuacji, natomiast ten, ten, ten reżim, który został stworzony, on też wymaga czasu, żeby, żeby zmienić naturę tego, tegoż reżimu. No właśnie, bo wszyscy nad tym się zastanawiamy, w którą stronę pójdzie Białoruś, analitycy. Słusznie bądź nie, to też jest pytanie do pana profesora, doszukują się analogii z Ukrainą, czy powołana Rada Koordynacyjna będzie mogła coś zmienić? Znaczy, jeżeli nie uda się nakłonić Aleksandra Łukaszenki do udziału w tej Radzie Koordynacyjnej, a on nawet wczoraj mówił o tym, że, że to jest w pewien sposób próba odsunięcia jego od władzy, też biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze strategią przeczekania, czyli zmęczenia opozycjonistów i wyczekiwania przez reżim Łukaszenki. Podczas rozmowy, z tych doniesień oczywiście medialnych, jakie słyszeliśmy, podczas rozmowy Merkel-Putin padły słowa ze strony Władimira Putina o tym, że nie wyraża Rosja zgody na jakiekolwiek interwencje zewnętrzne. Czyli musimy pamiętać o tym, że Białoruś to nie Ukraina. Białoruś jest ekonomicznie, a szczególnie energetycznie, bardzo uzależniona od Federacji Rosyjskiej. Poza tym, bardzo często komentatorzy zapominają o tym, że podczas tych protestów nie mamy flag Unii Europejskiej, lecz jest to sprzeciw wobec reżimu Łukaszenki. Natomiast społeczeństwo białoruskie nie jest tak otwarcie antyrosyjsko nastawione, więc tutaj na zasadzie analogii nie możemy powiedzieć, że to jest marsz ku Europie jednoznaczny, Ponieważ no, sytuacja w Białorusi jest y, diametralnie inna. Aleksiej Nawalny, jeden z czołowych y, opozycjonistów rosyjskich, również zaangażowany w sprawy Białorusi, dzisiaj trafił na oddział intensywnej terapii. Jego asystentka mówi, że wypił tylko y, herbatę, a takie są doniesienia wykazuje objawy zatrucia. Przypadek? No, znając rzeczywistość obszaru tegoż poradzieckiego, to można mieć wątpliwości, czy to był przypadek. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z próbą stłamszenia tegoż protestu. Oczywiście pytanie jest, czy się uda ten, ten protest na Białorusi stłamsić, bądź też przejąć kontrolę. Natomiast no, tutaj być może chodzi o wysłanie jasnego sygnału, że, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z, dal, z dalszą eskalacją tego konfliktu, no to ci liderzy, a ten protest białoruski nie ma liderów, to rzeczywiście mogą się obawiać nawet o swoje życie. Więc tutaj przykład Cichanowskiej, która została zmuszona do wyjazdu na Litwę, czy też o czym właśnie pan redaktor powiedział, Nawalnego. Więc być może chodzi o taki sygnał. Sygnał psychologiczny, że no, reżim ma się dobrze. Trzeba e, uważać na to, e, że mogą być e, z tym, e, zaangażowanie, równa się konsekwencją tego zaangażowania. Jakie scenariusze dalej, panie profesorze? Czy ta strategia na przeczekanie? Odniesie skutek, czy może to zaangażowanie Europy, Unii Europejskiej powinno być większe, bo takiego poruszenia, takiego fermentu w dobrym tego słowa znaczeniu społecznego, społecznego na Białorusi nie było. Zaangażowani są młodzi ludzie, zaangażowane są kobiety, o których Pan wspomniał, zaangażowani są robotnicy. Tak. Natomiast jeżeli zastanawiamy się to nad scenariuszami, to kluczowa jest tutaj stabilność systemu. Jeżeli struktury się Siłowe z, o, przejdą na stronę opozycji, no to wówczas możemy mówić o tym, że rzeczywiście reżim, mamy do czynienia z końcem tegoż reżimu. Natomiast, tak jak wcześniej wspominałem, ten reżim jest zbudowany na osobach lojalnych. W, wobec Łukaszenki, a poza tym bardzo dobrze opłacanych, więc to o czym też mówiliśmy, te nagrody dla, dla milicji pacyfikującej protesty, więc to wszystko świadczy o tym, że, że jak na razie nie mamy do czynienia z, z destabilizacją tego systemu, więc Prawdopodobnie chodzi o przeczekanie tychże protestów. Będziemy obserwować sytuację na bieżąco i na bieżąco ją Państwu komentowali, przedstawiali pięknie. Dziękuję, doktor Habilitowany Tomasz Stępniewski, politolog z katedry teorii polityki i studiów wschodnich kul oraz Instytutu Europy Środkowej. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.